Witam wszystkich bardzo serdecznie. Poniedziałek, standardowo klata i bicepsy. Zaczynamy bardzo metodycznie dzisiaj. Od wyciskania w leżeniu na macie. Mam przygotowane, jak widzieliście, już swoje malutkie 50. I teraz, co zrobić, żeby nie czuć barków, ale czuć tylko klatę? Pierwsza sprawa, to nie robimy tak szeroko łokci, tylko robimy bardzo wąsko do tułowia. Czyli tu mamy kąt prosty, tu mniej więcej 45 stopni, tak? Czyli łokcie po skosie i wybijamy tutaj łokcie, dobijamy tutaj do obojczyków, spinamy klatę. Czyli to samo tutaj, ale robimy po to na macie, że łokcie zatrzymujemy na podłodze, chwilkę odpoczywamy na dole, oczywiście przez to jest trudniej i jest większe spięcie, wszystko wchodzi w klatę. Spróbujcie, zobaczcie jak to działa i sami będziecie wiedzieć, czy miałem rację, czy żartowałem. Dobra, mój brachol, oczywiście który już znacie, poda mi za chwilkę moje 50. Za każdym razem odpoczywam na dole, po to, żeby było trudniej. No dobra. Dziękuję bardzo, zobaczcie i lecimy. Łokcie po skosie, na dole zatrzymuję. Jak widzieliście, było bardzo lekko, tylko taka technika, tylko takie czucie. Na dole poczywamy, u góry bardzo mocne spięcie i pełna kontrola przy opuszczaniu. To, że mamy u góry, to nie znaczy, że możemy tak jak chcemy odkładać na dół, opuszczać. Pełna kontrola, bardzo wolno na dół, mikrourazy przy opuszczaniu i o to właśnie mi chodzi. Takie oczywiście 4 serie, a za chwilkę kolejna część metodyki. Dotarliśmy do kolejnego ćwiczenia, ławka skośna, łącznie z dzikiem już czekają. Ja mam przygotowane 30 i ta metodyka wygląda w ten sposób, że znowu łokcie są po skosie, ale seria wygląda tak, że wyciskamy na 5 do góry, opuszczamy też na 5. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo dokładnie, cały czas czucie, tylko 10 minut. Zaczynamy. Korekta, zobaczcie. Barki cofnięte, łopatki spięte, klata wypięta, lecimy. Bardzo. A większość z was, ostatnie powtórzenie, jak już jest wyciśnięte, to wyrzucacie sztangielki albo gdzieś tam lejnik nie odkładacie. A widzieliście, co ja zrobiłem? Jeszcze ostatni ruch negatywny był zrobiony na dół. Czyli był 10 i jeszcze powolutko opuszczone dopiero odłożenie. Zawsze macie jeden dodatkowo więcej. Spróbujcie to wykorzystać i nie budzi się bólu. Ja od połowy czułem mega palenie, mega ból piersiowy i o to właśnie tutaj chodzi. Celowo, wolniejsza seria, do góry wolno, na dół wolno, tylko czucie, technika, najważniejsze. Teraz wasza kolej, a my za chwilkę robimy inne ćwiczenie. Oczywiście też dzisiaj zrobimy jakieś połączenie. Za chwilkę wracam. Kolejne ćwiczenie bardzo metodyczne.
butterfly. Po to, żeby bardziej jeszcze poczuć klatę, wysuwamy pośladki do przodu. Jesteśmy po skosie tu. I zobaczcie, tu dobijamy klatę. Bardzo ważne, żeby wygnąć klatę do góry. I zobaczcie, tu ma się spinać. Tak? Troszeczkę wyżej siedzenie i zobaczcie. A z przodu robimy zatrzymanie. Zatrzymaj za każdym razem na spięciu, dopiero rozciągnięcie. Pełny zakres. Zobaczcie, pośladki do przodu. Klata wypięta i lecimy. Tutaj możemy sobie pozwolić na 12, jest to ćwiczenie izolowane, pracuje bardzo mocno klatka. Zobaczcie, jaka była dokładność. Bardzo ważne, żeby tutaj mocno spiąć, a na dół nie robimy tego niechlujnie szybko, tylko pełna kontrola. Spięcie bardzo wolno i znowu spięcie bardzo wolno. Pełna kontrola, kontrolujemy, jak klatka się rozciąga. Jak doprowadzicie do takiego palenia czucia ten mięsień do pełnej kontroli, to wejdziecie od razu na wyższy level po to, żeby jeszcze większa masa mięśniowa była, po to, żeby ta klatka super pracowała, a nie barki, tak jak większość z Was to robi. Tak więc zmieńcie swoją technikę, czasami warto dać krok do tyłu, żeby dać dwa do przodu, pamiętajcie o tym. Tylko tak, nie inaczej, a ja tu z Bracholem oczywiście za chwilkę wymyślimy jakieś odpowiednie połączenie. Jesteście pewnie ciekawi. To dobrze, cieszy mnie to, wracam za sobą. I na deser, na sam koniec klatki zostało połączenie dwóch hamerów. Na skos i na prosto. Robimy bardzo dokładnie, z domu bardzo wolno, do góry, na dół, jedna, druga, zaczynamy. Nigdzie się nie spieszymy. I dobra, i jedziemy. Cały czas spięcie mocne. Zobaczcie, klata pracuje. I ostatni raz na dół, zobaczcie, bardzo wolno. Wiecie, jak poczułem? I teraz dobicie od razu z tej strony. Troszeczkę większy ciężar. A Brachol już niech zacznie ze swojej strony. Bo widać, że się zaczął obijać. Poczuć w
wtedy dopiero będzie zaliczona seria. A my za chwilkę spotykamy się w innej części sali przy bicepsach.